się od razu ogłoszenie. Tak. Planuję. Ogłoszenia. A ja odpiszę ci. Dziś, tak. Okej. Dziś u mnie. A, zapomniałem jeszcze dać ciebie jakąś rzeczy. A kto by się szanował takimi dobiadkami? A czy było to było pytanie, pamiętasz? Marcin, kiedy sobie Bingi? Cześć, siema! Witajcie, jedno, czemu jesteśmy tak prześwietleni? Cześć! Wczoraj też byliśmy. A czemu? Jak byliśmy? Prześwietleni. Właśnie, mam wrażenie, że ostatnio szczęście nie było z tym. Pod lampą siedzimy. Nie, to na telewizorze jest tak mocno przejaskawione. Bo to nie jest aż tak. Jakieś tam aż tak. I w sumie to pytanie nie jest konieczne dzisiaj. Mhm. I chyba nie będę wrzucał, co właśnie leci. Nie, będziemy mówić. Tak. Znaczy, to przede wszystkim to implikuje, że ja będę pamiętał, co to jest. No masz napisane! Tak, no. Jesteś pewien? Myślisz, że wiem, o co ja was pytam? To bardzo odważne założenie. Zimne są te krzesła, co jest? O, ogólnie tutaj jest zimno i nie... Nie, ja muszę po grudze iść, ja tak powiem. What the heck? Bo to oparcie będzie mnie triggerować. O, a potem to będzie. O, odpuśćcie. Cześć, samuraju, cześć, Sylwa, cześć, Sebastian, cześć, Skiri, cześć, Damian, cześć, Pierko, to jestem ja, Shinji i Marcin. Maciej. A dzisiaj na kręglach pan rejestrujący ten, wpisujący dane, źle usłyszał. Tak, i ja. Zamiast Marcin wpisał Maciej, ja teraz to jestem. Tak. Cześć, cieplacku. Powiedziałbym, że akurat to jest standard, jeżeli chodzi o mnie i o moją wymowę, więc nikogo specjalnie. Następnym razem podejdę w Marcin. No ja doskonale wiem, jaką mam mowę, ale chyba pierwszy jak mi się zdarzyło, żeby ktoś usłyszał zamiast Maciej Marcin. Albo odwrotnie. Marcin, Maciej. Albo odwrotnie. Quizy muzyczne! Od teraz Marcin jest moim ulubionym streamerem. Widzisz jaki Pierko jest wierny? Jak można mieć tylu ulubionych streamerów? Jestem... Yo. Pierko, jestem zawiedziony. Chcę, żebyś wiedział. Masz za mało ulubionych streamerów, Pierko. Dobrze wiedziałem, że szybko zrobię karierę. Cześć, Roga. Hello. Quizy! Mamy quizy jakieś dzisiaj? Nie. Chciałeś tylko przywitać i dalej. Okej, czekajcie, już włączam te Castlevaniowe. Bo oprócz tego, że my się bawimy w quizy na Wizji, to znaleźliśmy sobie stronkę do quizowania i powiedzmy, że ten snu dzisiaj nie było jakoś specjalnie dużo. Jak widać. Poszliśmy spać. My poszliśmy spać o trzeciej, ten pan poszedł spać po północy. Przed północą nawet. Ja jestem dużo bardziej ambitny niż Sevik, jeżeli chodzi o muzyczne. Masz ustawioną szuflę? Nie, właśnie panuje pojedynczo po trzeciej. O Jezu. To strasznie roboty sobie dajesz. Czy dajesz sobie strasznie roboty? Pewnie tak. Czy mi się to podoba? Jak najbardziej! Muszę pamiętać, że patrzeć na, na telewizor będę patrzył. Nie ufam szufli generalnie. Zwłaszcza, że masz podał utworów, które się fade-outują i chcę po prostu, żeby nie przeskoczyło mi na następne losowo. Okay. Cześć, Wiktorze, to tylko sobie pozwolę bardzo szybko... Gdzie to było? Sequence generator. Wstępnie mam 71 pytań z muzycznych. Wstępnie, ta liczba może się zmienić w trakcie. Znaczy nie, liczba się raczej nie zmieni, tylko część pytań może być półdarmowa, bo... Nie podglądaj, nie będę. Boisz, Azalisz. Nie mogę. Przynajmniej jedno z pytań się powtórzy z wczorajszego quizu. To tyle mogę powiedzieć już z góry. Wstępnie nie planuję wrzucać tytułów tego, co leci gdzieś na Steama. Będziemy po prostu mówić, co to było już po udzieleniu odpowiedzi. Ile punktów za pytanie? Wydaje mi się, że tutaj taki Sevik, że 2 punkty. Jeden za zgadnięcie gry, z której to jest, a drugi za zgadnięcie tytułu łamane na gdzie to leci. Czy tylko sobie kolejne? Jak najbardziej, nie ma problemu. O, kupiłem monsterki kolo, a potem będzie latał mi po sufitach. Nie będę.
Wiem, bo ja też nie latam spokojnie. Znam uczuć. Potwierdzam, byłem sufitem. Czyli Martin cię przeciął? Mamy w sumie... Nie byłby to pierwszy raz, kiedy coś takiego się wydarzyło. Chujem. O. Zostawimy pytanie bez odpowiedzi. Znaczy, to nawet bym bardziej powiedział, że pozostawimy to do domysłu. Tak, do interpretacji twórczej. Za trzecim razem to przyjaciel. A dla żartu przybrałem się za pekorę. Tak. No, w każdym razie wydaje mi się, że punktacja omówiona. Tak. Gry starałem się wybierać tylko te, w które ludzie tutaj ze mną siedzący grali. Pod nas, yep. Podobnie jak zwiedzówko. Wydaje mi się, że nie wybrałem nic, co nie grali. Jeżeli się pomylę, to zaraz będą mnie poprawiać. Fact checking na temat stanu grania w gry. Nie wykluczam tego, ale wydaje mi się, że aż tak źle jeszcze ze mną nie jest, zwłaszcza, że dopytywałem o rzeczy. Ogłoszenie parafialne, że zaczynamy. Okej, okay, let's go, let's fucking go. I am ready. Dobra, 44. Ta. Nikt nie powiedział, że pytania będą trudne. To jest pytanie. Kurwa, Sebi. O Boże, jebałem, no. Ja wiem. Ale kurwa, pojechałem. Pierwsze pytanie moje. Ja wiedziałem, wstałem ten, z rozpędu napisałem, że Hajmark. Naprawdę? No. Tak. No, coś ty zrobił. Michał, to był taki freebie. Bo to jest boss z fortecy? Tak, to jest najgorszy konkretnie, bo żaden inny nie... A to dlatego, kurwa, nie chciałem o tym pamiętać. Dobra, to jest punkt, który przyjmuję z honorem. To jeszcze. W szóstce masz trzech bossów tak naprawdę. Masz Nightmare Mother, masz Haymarkta i masz Gaita i każdy ma swój własny motyw. Ten bot w początku chyba. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że też to ma. Gry takie, kapitanie i cześć kapitanie, które graliśmy. My, to jest znaczy, ja i Marcin. Znaczy, to myślę, jakbyś mi napisał, że to jest boss interstage'a, to bym ci musiał zaliczyć. Mm-hmm. Ale... Nie bać, to jest punkt, który biorę z honorem. Ale nie będę komu, napisałeś mi, że jest to Heimark. Sorki. Mam do siebie resztki szacunku i nie mogę tego zaliczać. Dobra, lećmy dalej. Nie pamiętam, czy to jest taka. Tak! Co masz? Nie do końca czytelny charakter pisma, ale ci zaliczam. No. A tu na telefonie? Nie ma słucha, czy jest to dopiero był? To nie jest mój problem. Chodziło mi o cyfrę. No. Au, tak. Final Fantasy IX Dark Messenger. W dużym skrócie motyw walki z kurzą. Dobra, na razie idzie całkiem sprawnie, szybko, bezproblemowo bym powiedział. Clueless. Well done. O. Marcinowi dam 1,5. Za co? Za zły tytuł. Stay ahead, nie away. Przy okazji jestem na jakieś 80% pewien, że Audacity mi coś zjebało i nie ucięło mi w momentach, w których chciałem, żeby ucięło, ale sad. Najwyżej będziemy mieli po prostu nieco łatwiejszy quiz niż planowałem. Mm. Może nie, może nie przyciąłeś dobrych klików. Nie no, czekaj, mam folder quizowego, a tam eksportowałem rzeczy z Audacity. Tak? Tak, mam wrażenie po prostu, że mi część rzeczy wrzuca tak jakby... Od początku, a nie takich myślałem. Ale zobaczymy. Czemu mamy 5, ja mam 5 punktów, masz 4. Bo nie odklikałem jeszcze. O! Kurde!
kurwa! Nice. Nie, to już super. Nice, nice, nice. No dobrze się poddaj. Halo? O, dobra, będziesz miał 1 stycznia, ale punkty się liczą. Dobra, spróbujmy. Mam nadzieję, że to był tylko ewenement i że dalej będzie lepiej. Aha. Dobra, macie najbardziej darmowe punkty. Wiem, co ja jeszcze tego nie powiem. A mam. Bo nie muszę mi tam skryć, z którego to było. Jak? Martin poprawnie. Felix też poprawnie. Aha. Mega Man X2, Sigma pierwszy. Myślałem, że mi się pojawi X1. Miałem na Quizotce, jak byliśmy z Chinem, u ciebie pytanie o to efektywnie. Okej, okay. To mamy to, pytanie numer 22. Hej! O kurwa. Tak. Nie Malcinowi, już poprawiam, żeby nie było. Witam. Cześć, Agresman. A by the way, pamiętajcie, że zgadywanie na czacie jest tak, że... Dopiero jak wszyscy odpowiedzą. Tak. Ja strzelam. Okej. Okay. Brawo. Efektywnie, tak. Co więcej liczam. Trafiłem. Cześć, to wyjście. Tak. Fajna Fantasy 6 tak na dodatkowo. Jeśli będzie otwór, jeśli dalej zaczniesz się jak paki wpiszą swój kodem. Nie ma Josiego, bo Marcin. Nie, ale dobra, jeszcze mam amunicję przygotowaną. O baby. A nawet dwie. Dobra, lecimy dalej. Okej. Mówcie do mikrofonu. Przestawię mikrofon, to może będzie wyraźniej. Bo nie będę kłamał, że trochę bokiem siedzę. Dwa punkty. To jest wioska Kurain z Justice for All. Ona nie leciała, ten motyw nie był też w trójce by the way, w trójce, tak? Tak możliwe? Nie wykluczam. No. Na pewno coś leciało bardzo podobnego w każdym razie, przynajmniej. Dobra. Lecmy dalej. Pytanie numer z Jessins. Jessins ma listę. Jednak też się potrafiło uciąć. Kurwa, syny. To jest gitar. Aha. Motyw szali! Motyw szali, chcę na Tigera, jak najbardziej. Dobra. Aha. Lećmy dalej. Chyba, żeby tylko tego przyjęcia. Znaczy, jak dla mnie możesz też od tego lecieć, żeby nie było, tak? Tak, wiem, że wiesz, o co chodzi, więc. Aha. Okej, więc strzelam, no. Zagrać i dam za więcej nie mogę, bo nie wpisałeś dosłownie nic więcej. Jest to Sword of the Ops Final Fantasy 7, motyw walki z... 9. 7. 9. Walka z Beatrix, podaj!
Nie pamiętam, czy Beatrix, czy Beatrix, w każdym razie wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Zostawię pisa tylko mnie. Michał grał dziewiątkę? Nie, ale mniej więcej kojarzy soundtrack. Tego kojarzy sam. Powiem szczerze, że tego konkretnie nie, ale to mniejsza o to. Dobra. Generalnie jak pytałem... Zaakceptowałem dziewiątkę, więc... Pytałem, czy z tego mogą być muzyczne? Obaj się zgodzili. Tak. I tego się trzymałem. Dobra. Teraz, teraz lecimy kawałek dalej, przez kawałek mam na myśli bardzo daleko. Bardziej. Jakiś Solitary Cell, coś tam? Solitary Confinement, Darkness Teams, Apollo Justice, który leci, kiedy najlepszy klient Sevika siedzi w ciupie. Co najlepszy klient Sevika? Bo mieliśmy w kancelarii, obsługiwaliśmy kiedyś Krzysztofa Gawina. A, było. Potwierdzam. Dobra, lećmy dalej. Wiem, klasyk. Spokojnie, jestem się zaczerwiony. Aha. Obaj po dwa punkty, łatwiutko. Robot nie wyjął z MM7, ale... Z FF7! Muzeum robotów z FF7! Mega Man ze swoją ulubioną materią! FF7, słynny chórób cudowej horror. Nie nagrywaliśmy Apollo, ogólnie z Ace Attorney'ą jest to tak naprawdę tylko Investigation skończyliśmy. Tak, jedynkę ruszaliśmy trochę, ale też nie ruszyliśmy jej na tyle daleko. Ograne mamy praktycznie w większości, wszyscy, Malci ma najwięcej, Sevik nie ograł Spirit of Justice, IDG, ta dwójki, ja Dual Destinies. Mi tylko to został Layton, jeżeli chodzi o Ace Attorney'ę. Mm-hmm. Tego raczej nie wiem, czy będę kiedykolwiek ruszał. Dobra. Lecimy dalej. 26. Fuck! Dobra, wiem. Marcin ma dwójeczkę. What the heck? I to bynajmniej nie jako ocena. Najgorsze jest, że to skądś kojarzy. Nie. To gry masz na punkt. Jest to Final 7, Costa del Sol. Starałem się nie brać jakichś najbardziej oczywistych ow czy innych rzeczy. Przynajmniej nie zawsze, o tak powiem, bo nie powiem, że nie ma oczywistych rzeczy, ale to akurat nie była jedna z nich. Tak, nie ma bez rozmawiania, teraz komentarz. Yep. Bo ja to mam jako filtr, jako tak ustawiony. I mogę go w każdej chwili włączyć, znaczy w każdej chwili to nie, i to jest ten problem. Oho, przygotujcie się na serię pytań z jednej serii. Nice! Bo widziałem, że sekwencja się ciekawie ułożyła. Kurwa. Hehehehe
Na wieczorem na pewno zajdę. A mam teraz lekkie rodzaj imparda. Macie na celu, że to jest maty w poczekalni. To jest maty w poczekalni? Chyba nie, wydaje mi się, że poczekalnia ma swój własny. Tak, chyba no nie wiem, bo to jest pomysł, tak? Tak. Dobra, bo chyba... Tak. Ten wprowadzający motyw. Tak. Właśnie miałem takiego mindfucka, że czekaj, to jest jedno i samo i kojarzyłem, że to nie jest to samo. Dobry fragment wyciąłeś, bo on jest taki trochę... Dobra. Lećmy dalej. To powinno być miałe proste. Może niekoniecznie wycięte, ale... Wydaje mi się, że kolor dwójki leci w trójkę. Leci, to dużo, tak to może bardziej uda to malutki nawet. Znaczy, kol ma, trójka ma własny kol, ale nie wydaje mi się, że to było to. Znaczy, nie wykluczam, że Marcin może mówić prawdę. Pisał dwójkę, pisał, że investigation score, więc niech będzie, ale nie jestem przekonany co do prawdziwości stwierdzenia. Wydaje, że Marcin może dobrze mówić. Znaczy ja też powiem szczerze, za każdym razem, kiedy miałem jakiś soundtrack trójki, to miałem go w jakości 144p. Aha. Więc możliwe, że dlatego nie rozpoznaję tak dobrze jak takiego ładnego, czystego tego tutaj. A skoro już mowa o wysokiej jakości soundtrackach. Zapisałem wam tytuł, tak. Pamiętam tytuł, ani słyszę. Obaj dobili się do końca. Phoenix Eye Tales Eternal Nitarious Intibulation z motyw Godota. Fragrance of Dark Coffee? Godot the Fragrance of Dark Coffee. Kapitanie, wydaje mi się, że tak, że ten courtroom intro leciało chyba w Apollolu w jednym momencie. To nie był motyw kawy. What the difference? Motyw kawy, na czym im się ubie? Dobra, lecimy dalej. Pięknie zapętlone. Tak, jak najbardziej. Cross Examination Moderato z Ace Attorney'a pierwszego. Nie mieli Cross Examination dokładnie gra? Nie? Zależy, mnie czasami mylą. Najmniej czasami może, ale... Znaczy powiem tak, najgorzej jest, jeżeli zaczniesz puszczać jakieś reminiscence, bo one potrafią mylić. Bo i ja czasami mylę niektóre utwory między dwójką a trójką. Bo z jedynki raczej rozpoznam, że to jest jedynka, niekoniecznie który, ale rozpoznam, że to jest ten. Dobra. Mamy 15 za sobą i Marcinowi nie wpisały się punkty chyba. Marcinowi nie wpisały się punkty? Tak. Masz ale punkty. Idzie bardzo sprawnie na razie. Yep. Ładnie ciśniemy. Ryby, let's go! Boże.
Wiem, znam grę, chyba mam dobrze. Dobra, ja już to usłyszałem. Dziękuję. Dziękuję, Gigi. Spoko, spoko. To była bardzo ważna jedność. Ja nie jestem w sumie... Mogę pójść, daj. To jest jeden z tych motywów, gdzie jedna nutka... Tak. Ta jedna nutka jest bardzo wystarczyła, żeby... Yep. Kurwa, gdybym się do tej nutki, bo ja to miałem dobrze przed. Tak, to jest motyw z lasu Gali. Całego poruję poza ta pierwsza nutka przy Pedi, to po prostu... Jestem niemalże pewien, że gdzieś w okolicy tego pytania zapytałem Civica, jak się robi fade-out. Z niewyjaśnionego powodu. Dopisałem wam punkty, tak. Jest, okej. Dobra. Wracamy w nieznane rejony. Okej. Marcin! Usłyszałem coś innego! Trochę słyszałem, aha. Pamięć mi się bardzo mocno zmieniła. No. O, okej. Trójka ma dwa. A? No, to... No, w sensie Ace Attorney Zaya Sensibilations Mask The Mask. Mhm. Jak się nazywała postać, która go z danego się przebierała? Long the Light. Dobra. Po angielsku ten motyw jakoś miał chyba Please Listen to Me. Tak, albo coś ten deseń. Uwaga, uwaga. Idziemy spać. O! Czeka nasz... Ktoś zaraz będzie szczepiał, że o, to nie było w tej grze. Marcin! No jasne! Mam ochotę ci tą jedynkę wpisać, za to to zrobię. Ja pierdolę! Kto pisał, Marcin? Dwójkę. Piątkę wpisałem! A jeszcze lepiej! Ja pierdolę! Bo by się tutaj sprawa miałem. Miałem sobie sprawę. Marcin! Miałeś do wyboru jedynkę i miałeś na pewno jeszcze Investigation jedynkę, no. No. Bo tam też... Ja miałem ochotę wpisać Investigation. To ale to trzeba na pewno Blade of the Asher. No tak. No. Dlatego... 1-5, pewnie dlatego. Tak, właśnie dlatego pisałem tu piątko, to chodziło. A w Investigation była ta sprawa, gdzie pozwali Amano. No. I ten, i chodzili z walizką. Tak, chyba. I tam też badery były. Leciał chyba, nie wiem czy dokładnie w tej wersji, ale... w tej wersji. To łaskaw to się dyk. Chyba tak było? Coś takiego kojarzę, że tak było. Dobra. To było 62. To dalej jest 55. Okej. Okay. Kurwa, jak to opisać? Kurwa, pamiętasz? Tylko kurde... Wiesz co najgorsze? Ja z tytułami mam zawsze ten problem, że co tak to masz inny tytuł. I no dlatego się boję. Powiem ci tak, jeżeli inna przecież tytuł, który oznacza, że wiesz co to jest, to się nie liczę. Ono błędno. Bo czekaj. Punkt na pewno już wpiszę. No tak, punkt jest na pewno. Punkt ci wpiszę.
A ja zobaczę, czy mogę ci więcej wpisać. Może. Wiesz co, chyba nie. Nie wiem. Wydaje mi się, że to co napisałem to jest inne. Właśnie to. Kurwa! Właśnie dobra, to mnie. Nie, tak, nie, to, mnie to mnie zastanawia. Wiesz, to pisze nie ten fakt po prostu. Tak, tak, tak. Jest inny. No. Najgorsze to, że nie wykluczam, że. Marcin, ty nie potrzebujesz już tego? Nie potrzebujesz już dźwięku? Nie, jak możesz zrobić taki opis mówi, że... Aha. Poczekaj, puszczę. To jest, to jest kompletnie inny. No, 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 no. To masz punkt. Tak. No, nie czym go dobrze wiem, gdzie on mniej więcej leci, ale nie opisałbym ci chyba sytuacji. Zresztą ja nie lubię się bawić w opisy. Tak, 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 tak. Ja nie lubię się bawić tytuły, bo za często miałem sytuację, gdzie mam trzy różne wersje soundtracków. I każdy jest inny ten. Znaczy Celikowie uznamy, więc przeczytam na głos i to Celiko ten sądzi. Przy kastankach kończących rozdziały przy zabawie z podróżowaniem w czasie. To jest prawda. To jest prawda. No to dwa punkciki. Generalnie ja to zawsze kojarzę jako motyw reminiscensowy tych gramariów. Czyli nie pamiętam dokładnie, czy to był właśnie jakiś reminiscens, czy nie? To był reminiscens. Starałem się ich nie umieszczać, ale... Ten jest dosyć charakterystyczny. Tak, 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 tak. A zaraz obok Forgotten Legend zresztą, który pisałem. Tytuł bardzo ładny, który mam... Mam chyba częściowo taki z japońskiego bardziej, bo jest jako Recollection, a nie reminiscens. Fate Smith by Tix and Gardens. Dobra, to było pytanie numer 55, to lecimy z 17. Powinno być łatwo. Marcinowi już dwa dopisuję. Okej. Aha. To jest chyba to. Jak najbardziej. Final Fantasy 4 motyw Zeromusa ostatniego bossa, jak zwał, tak zwał. Bo on chyba też w taka się zawsze jako Zeromów nazywa po prostu. Czwórka na 99% ma to jako Zeromów po prostu. Wydaje mi się, że ja mam po u siebie Pixel Remaster jako The Final Battle. Pixel Remasterów nie tykałem no, tak, poza szóstką, więc... I żeby nie było z góry mówię, jeżeli coś ma wersje jakieś remasterowe, coverowe i tak dalej, to u mnie jest... W 99% przypadkach to najbardziej oryginalna, 1% to są Ace Attorney, które raczej mają wersję DS-ową, nie DS-ową, żeby dało się tego słuchać. Nie szkaluję wcale font GBA, o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. O Jezu! Dobra, wiem. Kurwa! Nie! Nie wiem, czy Tevik tak reaguje, bo to słowo go stigeruje, czy bo nie pamięta. Ja słyszę ten motyw, ja widzę ten motyw. Tak, 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 tak. Tylko ja nie mogę go umiejscowić. Ja się przez chwilę zastanawiałem. Ja się zastanawiałem, czy tego segmentu nie wyciągnie na koniec treści, czy on za dużo nie mówi. Nie, samo to mnie wystarczyło. Bo właśnie... Wiem, że ten motyw jest charakterystyczny, ale niekoniecznie ten fragment. Czy nie ten było horror, bo tam... Mam na chwilę, bo... Nie no, rozpiewę to zaraz. Znam uczuć, bo nie będzie. Znam uczuć. Nie wiem, ja nawet... Okej, zawsze może przynajmniej przejść. Tylko w przeciwieństwie do Mega Manowego Quizu tutaj jakoś nie sprawia, że z automatu wiesz jaka to gra. Albo przynajmniej jaka seria. Jak
Nie chcę, na to się nie podejmuję. Nawet gry? Nawet gry. Mega Man 02. Motyw Yggdrasila, Silver Wolf. Podaje, że się nazywa. Tak, teraz już wszystko jasne, teraz już pamiętam. Ostatnie. Kurwa. Tak. Dobra. Byliśmy na 40. Czy ja się zajebałem w akcji? Tak, zajebałem się w akcji. Jakbym miał pytanie numer 46, to trzeba będzie 45. Jakbyś to robił na szufli? To bym nie mógł ten. To bym nie mógł uczestniczyć w tamtej takiej telefony. To spozować i... Nie lubię. Ja tak robiłem. Wiem, nie lubię to. Dobra, to powiedzmy, że to było 46, załóżmy 19. Proste. Jak ktoś kojarzy grę, to proste. I to chyba nawet nie wycinałem. Ta? Jeszcze jak. Za każdym razem mi się wydaje, że ten motyw tak bardzo nie pasuje w kontekście. Ja powiem co zaraz. Dlaczego ja tak dobrze kojarzę ten motyw? Bo mnie popierdoli zaraz. Ja niestety tylko gra. Grę dobrze, tytułu no nie podałeś. Motyw gało. Właśnie o to chodzi. Nie, to jest kurwa i to. Myślałem, że ma być bardziej upbeat mod. No właśnie, o tym mówię. Są te 3-4 dźwięki, które się pogrywają z hymnem Stanów Zjednoczonych i ja przez to kojarzę ten motyw. Ja pamiętam, że jak w Sontaku zobaczyłem, że to jest motyw. Pamiętam, bo dobry ten moment z odsłuchu Pixeli Mastera. Znaczy rozumiem, że to taki, wiesz, tam na wstępie, że on jest dziki, ale dobry i w ogóle tak, to że właśnie w te motywy można uderzać, tak? No. Że to jest coś ten detail, ale nie pomyślałbym, że to jest coś, jakiś dziki człowiek, który używa rage w walce. Ja właśnie myślałem bardziej jakiś Celes, coś takiego. Celes? Ja przez ekstrat miałem tak, że uważałem, że one są dość mocno do siebie podobne, tak? Już nie aż do tego stopnia, ale... Nie no, aż tak to nie, ale kurde no. Dobra. Byliśmy na 19, to 33. Czy jest to gra? Chyba nie. Wydaje mi się, że ktoś pod spodem jeszcze jest. Chyba tak. No, łatwiutko. Tak. To sobie może lecieć. Najgorsze jest, że ustalałem się, to nie jest słowo. Tak. Zastanawiam się na Fatman Animal, bo zapomniałem, jak to było. Motyw Magnet Mana od Mega Man jeszcze. Jeszcze myślałem o Little Man. Nie, Little Man nigdy nie miał na ten kojarzy. To bardziej pasowy temu, że tak powiem. Bo w fragmenty, żeby nie było to łatwo. Tak. Ja mam... W większości są gdziekolwiek między 10 a 40 sekund. To nie jest tak, że mam jakąś stałą wartość, która tam musi być. A poszkolona mam przykład. Ja również sobie skorzystam. Jeżeli dobrze widziałem, to teraz będzie pytanie numer 5. Teraz będzie pytanie numer 5. Gdzie mi siada? Dobra. Tutaj chyba też będzie źle ucięte. Coś czuję. Tak.
potrzebuję chwilki. No bo tak dziwnie siedzę, nie ma radnie chwilę. Jak się ustawić to w tej kamerce? Tak będzie ok. Będę strzelał. To? Foldagonia z Piątkota. O! Nie pamiętam. Zupełnie nie pamiętam. Wiesz dlaczego nie pamiętasz? Ja ci teraz pokażę dlaczego nie pamiętasz. Tylko włączę pełną wersję tego motywu. Bo powiem ci, który fragment na pewno będziesz kojarzył. Czekaj. Znaczy ja bardzo słyszałem takiej pewnej porcji muzyki z Crossa. Czekaj. Są takie rzeczy, które... O, kapitanie, o to chodzi! Tak, właśnie o to chodzi, jak najbardziej o to chodzi, tak. Gdzie? Żeby nie było nam łatwo, o to chodzi. No, nie. Bo tak to by, pewnie te wyniki były o, lepsze. Dużo lepsze to jest, by było. To jest. Pokaż ci magiczną sztuczkę. Już kojarzysz? Pewnie bym chociaż też kojarzył. Bo generalnie ta pierwsza część, którą opuściłem, ona się nie zapętla w ogóle. Perina? Chociaż pewnie to pęczasz. Nie. No, bo ma tutaj ten. I tutaj się zapęcza. Dlatego specjalnie tak uciąłem. Podlegania ma mocny upór. Dopisane punkty. Tak, dopisane punkty. 27. O, muzyka z Fikodena. Pytanie o dupie? Nie. Ja pasuję, nie mam. Na dwie nie próbujesz wybrać? Nie. Final Fantasy X, motyw miasta Luka. No, ja wciąż tylko jedną Luka pamiętam. To nie dobrze, bo pytanie 10 jest więcej. Nie, no więcej pamiętam, ale nie takich mało charakterystycznych, że tak powiem. Ja tutaj początek gdzieś mocno kojarzę, przy czym jednocześnie nie... Trochę się śmiałem z tego, ale mi się kojarzy z którymś motywem z Codena bodajże drugiego. Że też miał jakiś taki fragment na początku. Puszczysz jeszcze raz? Tak. Nie powiem, o którym coś z falami chyba. Ale nie... Tak, Lake Quest się bodajże nazywa to miasto. Miejscowość bardziej. Aha. Debato było 27, to teraz 56. Tak, 56. Kurwa! Arius. To jest? Na pewno. Napiszę ci śmieszkowo, ale mam nadzieję, że to będzie. Jeżeli uznam, że nie wiem o czym mówisz, to najwyżej będę ptywał. No ja znam ten, bo co to jest? Czego to jest? Chujo! Nie, to znajdź mi. Ja nie poganiam. Czy ty już to właśnie? Wiem, co? Znaczy, nie poganiam. Ale jest nie, ale nie leci. Okay. Ja muszę to... Ty. Kurwa, z czego to jest? Nie. Mam bardzo dobrą odpowiedź. Ja też! Nie to samo, co ty, Sevik. Inspirowana moją odpowiedzią? Nie. Okej. Okay. Kurwa, źle napisałem. Nie, nieważne. Kurwa!
No, błagam. Nie wiem. A co jest? Tak. A jest to na Investigations 1? Quercus Alba. Fuck off! Fuck off! Ja jestem Woodman. Szabon! Hardback box! Objection! Cross examination! Ja się śmiałem. Domyślam się, że co ja chciał powiedzieć, to jest Mega Man 2. Tak. A ja chciałem powiedzieć, że tego jest tak chujowa, że się nie dziwię, że nie pamiętasz. To jest chyba końcówka motywu. Albo ze środka. Ze środka bardziej. Bo ja na początku. Tak, tak, tak. Idę bardziej przykro, że przecież całkiem niedawno to kończyliście o 21. Początek jest dość charakterystyczny i dlatego go tu nie było. No jakoś dosyć niedawno temu, jak na standardy. Dobra, lećmy dalej. Nie wiem, czy to nie jest powtórka. Nie, to nie jest powtórka. Tak, tak. Dobra, spróbuję. Czekaj, bo właśnie na linę ten. Tak, tak. Nie, dla mnie Talbot w Mega Manie 6 jest na tyle charakterystyczny, żeby ten. Żebym się bardziej zastanawiał, to jest X czy Wily. Mega Man 6 Wily. Tak, moja wczorajsza odpowiedź. Konkretnie Wily Stages. Wily Stages 6, tak, tak, tak. Tak. To było łatwe, to było proste i przyjemne. O, to też powinno być. Powinno być XDD. Czyli pewnie. O, to prawie jak ja, bo to absolutnie najgorsza część tej gry. I już się momentalnie łapię na tym, że czytam wasze odpowiedzi i nie czytam numerów. To jest to jest pod jednego. To ja ten też lecę. Dobrze, że to trzeba jest stawić. Ja mam taki problem, że tutaj motywy takie tych środkowych spraw kojarzę bardzo słabo. Znaczy, no ja właśnie mówię, jak dla mnie to jest najgorsza część tej gry, przy czym nie mówię, że to jest zła część gry, ale najgorsza. Xin Elch. Przy całej drugiej trylogii masz na myśli i co tutaj? To jest... to jest Phoenix Knight Trials and Tribulations, tak. Furio Tigre. Tak, motyw Furio Tigre. Postać pojawiająca się w trzeciej sprawie. Tak. Aha. Mówię, moim zdaniem trzecia jest najsłabsza, ale to jest najsłabsza w dobrej grze. Aha. Jest najsłabsza, ale jest wciąż okej. Jest lepsza niż dowolna sprawa poza ostatnią z dwójki. Łódź, bądź to, ale nieważne. Tego chyba nie było wczoraj. Było coś podobnego, ale nie było wczoraj. Let's go! Nie wiecie zaraz. Jak pamiętam tę grę jeszcze na tyle, żeby móc ci to zajrzeć. No właśnie mówię, muszę ściszyć, bo mam głośność bardzo mocno odstrzeloną. Teraz nas lepiej słychać? Powinno być nas lepiej słychać. Nie wiem, co tu ula, teraz to ktoś zaszalał. Tak? Punkcik ma. Który to jest motyw? Marcin, powiedz mu, który to jest motyw. Walki ze smokiem. Motyw walki z Open Stage'a? Tak, motyw w tym tak nazywa się Eredion. Pa, Ferdinand. Mówię, nie
widziałem grę, ale... Ja mam tak z Titanem Spartakiem z czwórki. Mhm. Kojarzyłbym może motyw tego Magma Dragona Stage'a. Aha. Sigmy, oba. Mm. Oba czy trzy w sumie? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Czy duch, ten kosiarz Sigma miał własny motyw? Nie, raczej jeden przy dwóch fazach. Bo wiem, że ostatnia faza na pewno miała swój własny. Aha. Jeszcze tej fazy miała... Ja obecna tak z czwórki ogólnie. Ja bym poznał Web Spidera, bym poznał Magma Dragona. To nie jest tak, że nie lubię, ale... Ich czwórka to chyba była część, którą najdawniej grałem ze wszystkich X-ów w tej chwili. Bo ci się nie pamiętam, że nic się nie zdarzyło. Ja nawet nie zapytałem, bo z filmu poznał. Bo to jest dokładnie ten sam kazus, co mam z dziewiątką, czyli z Kiliszem. No tak. Aha. Lećmy dalej. Okej. Okay. To musi być to. Why? No! Chłopak co się w kłębek skulił. Ja teraz nawet nie jestem pewien już. Teraz to mi się bierze. Czekaj, nie, bo ja... Sevik prowadził... Podobne te motywy niektóre, kurwa, w tej grze. Sevik prowadził zamieszanie. To chyba nie, ja to... Nie wiem. W sensie... Ja wiem, która to gra, tylko który... Który to... Teraz ta jest na Sevik, która to gra. Znaczy, powiem szczerze, mam nadzieję, że nie uciekniemy w jakimś takim momencie, że drugi motyw ma ten sam... fragment. Nie, ale są tak podobne niektóre motywy w tej grze do siebie, kurwa. Dobra, ja chyba wiem. Czekam na odpowiedzi. Boga, powiedz, że to. Zaczekam na Sevika w takim razie, bo nie będę kłamał, że jest to gra, w której średnio kojarzę się, tak? Więc wstępnie masz punkt. Zaraz zobaczę, czy będę mógł drugi dopisać. Nie wiem, bo ja mnie popierdoliło. Nic nie chcesz? Dobra, to tobie daję punkt i podpowiedź możliwie odpowiedź Marcina. Napisałem, że to jest motyw Rufusa. To jest motyw Turków ogólnie. Aha! I to chyba nie są te same motywy. Nie, to nie są te same motywy. Właśnie, bo... Mi się Turkowie z jakiegoś jednego powodu... Przycinam, bo mi się pojawiło. Ja kurwa... A w ogóle miałem absolutny mindfuck, że to może być Seth Cross. Nie. Że to jakiś motyw około Viper Manorowy, coś nie jest. Nie pamiętam w ogóle, czy Rufus miał swój motyw w tej grze. No pamiętaj, jeżeli Rufus nie miał motywu i korzysta zawsze z motywu Turków, to dam ci efektywnie dwa punkty. Nie, to znaczy chyba nie korzysta z motywu Turków i też mam wrażenie, że Hojo... Też ma swój motyw i też jest podobny. Też mogę się mylić oczywiście. No kurwa! Jest Rufus welcoming ceremony, ale Rufusa motywu nie ma. Nie jestem pewien, żeby to zaliczył Marcinowi na dwa punkty. Nie. Tobie bym nie zaliczył na pewno. Jakbym tak odpowiedział, to sobie nie zaliczył. Nie, nazwa nie. A połówkę? Rufus jest Turkiem. Bo to już jest teraz, wiesz, definicja. No nie jest. To jest Shinra, on się nie Shinra. O je, nie, to mi się jakby postać. To nie, to nie ma wszystko zbyt. Nie pamiętam, F7 XDD. Rozumiem, że za samą grę pisujesz. Tak, po punkcie dostajecie. Tak. Obaj dostajecie po punkcie za F7. Dobra. Dobra, 38. I podle te punkty? Może nie odklikałem? Nie no, macie po jednym. Dobra. Okej. Okay. Co, więcej byś chciał, kurwa? No, oczywiście tak bym. Powiedziałem 38. Tak.
Panda Carnival! I tak dalej. Motyw walki z bossem z NM8. Tak. Zakładałem, że będzie w miarę proste, ale jednocześnie nie lubię ustępki i tykamy jak najmniej się da. Ja sobie odtworzyłem z SFX-y, to wtedy mi się przyporządkowało. To widać było na wyścigu XDD? No, jak... Czy A to nie było właśnie Saturna? To jest SFX-a! A to nie, przecież! Czy nie było Saturna na pewno? Nie. To było Saturna. Nie. Ja puść jeszcze raz. Ja mam wersję ta. To było wersję PSX-owe. To jest Saturna! Gdzieś na internecie znać coś. Znaczy czekaj. Chyba, że po prostu obydwie wersje były takie same i różnią się instrumentami. Nie, tak. Mega Man 8. Nie mam tutaj. Bo to jest tak, Saturnowa leci tyryryry, tyryryry, a PSX-owe to jest taki mocny bardzo to jest PSX-owe. Myślałem, że po prostu chodzi o to, że jest inny... Bo to jest taki tam, tak. Znaczy nie wykluczam, że to też może równie dobrze wynikać z różnicy w jakości plików. Tak naprawdę bardziej nie niż... jestem przekonany, mam wrażenie, że jednak... Dobra. PSX-owa ma nieco inne intro. Gra jest dobra, tytuł jest dobra. Tak. Gra jest dobra, tytuł jest dobry, nie obchodzi mnie, że to jest wersja Saturnowa. Te są to minimalnie inne. Jeżeli bym kazał im sprecyzować, że z której wersji, no to wtedy mógłbym się kłócić, ale wtedy sam nie sfakczekowałem tego. No i nie graliśmy w wersję Saturnową, o ile mi dobrze wiadomo. No ja na pewno nie. Ja też nie. Są tak, bym rozpoznał. Hold up. Czy jest PSX-owy, czy nie? Hold up, co się stało? Gdzie jest moja... O, rozjebała mi się ta. Gdybyś miał... Nie patrz, Leo. Nie odzywaj się do mnie. Będzie mi fajnie. Bo... Będę jeszcze raz się bawił po prostu ten... Kojarzę, co już było. Aha. Więc będzie okej. Okay. Nie wiem, gdzie mi to wcięło. Jakim cudem mi to wcięło. Nie masz w innym okienku? Nie masz więcej okienek? Nie. Mam jedno okienko. Weird. Potwierdzam, jest to dziwne. Tam się kręgle. O, spasowałem po podrząd, to jest ciekawe. Jest to dziwne. A to było dziwne. To było dziwne. Jak Marcin prowadzi dosłownie wrzucił kulę do rynny i powiedział potem, to było dziwne. Złośliwość rzeczy martwych nie jak zwykle oszukuje. Ale to kurwa ręką. Potwierdzam, tak było. Byłem 360. Pierwsze quizy mojego życia? Pierwsze ścieżki. Robisz. Nie ma data. Dobra, już wiem. To nie jest to, co piszę, ale to... Debbie? To nie jest to, co piszę, ale to piszę. Też. Tak, bo to jest motyw Tify. No właśnie, tak kurwa, zastanawiam się, że jest bo ja się zastanawiałem, czy tam instrumentacja nie jest po prostu inna i czy to może nie jest motyw miejscówki przypadkiem jakieś. Tak jak na przykład masz RFC i masz Flower Blooming in the Sun. Właśnie też myślałem o tym, czy to jest na przykład motyw kościoła, czy coś. Ale wpisałem i chuj, mam dwa punkty. Mm-hmm. I bozo z Kimishu. Dobra, lećmy dalej. Ale poleciało. Kurwa no. Będę strzelał. Nawet nie wiem czy... Quit mądrzeczny z bajek, który oglądaliście w dziecinnictwie. O mój Boże, ja bym się na tym bardzo samotnie wyjebał. Gra się zgadza, tytuł się zgadza z tym, co napisałeś. Napisałeś
myślałem, że nie wiem. Ten ma 0. To jest trójka. To jest trójka. Motyw się nazywa Pelzgate Open. Miałem go opisany jako w Under Arcadia. Czyli to jest ostatni stage, czyli prawdopodobnie pierwszy chyba. Nie, pierwszy na pewno nie. Nie, na pewno pierwszy. Czyli gdzie ja to mam? To jest 0-3, tak. To jest jakoś po tej ostatniej fali tych, fali masterów. Aha. To chyba nie jest ostatnie ta... chyba. Chociaż może być ostatnie ta. Brzmi ciekawie, ale ja w siebie kompletnie nie wierzę w tej kwestii. Dobra, lećmy dalej. Czy 13 już była? Była. Nie odzywaj się do mnie, Sevik. Bo wiem, co chcesz mi powiedzieć. Ja ci nic nie powiem. Hehe. O! Co za bandy. Taki dobry bandy, że byłem zrobił. No i bardzo ładne punkciki w Park Mandy z Mega Man. Łatwiutko, banalnie, więc chciałoby się rzec. I jesteśmy w po tym otworze będziemy prawie w połowie drogi, bo to będzie 35. Ja mam podobno. Nice, bardzo nice. Jeszcze może się odkuje. Aha. Dobra, lećmy dalej. Przygotuję, patrząc na to, co ja dzisiaj robię. Już zapauzuję w sumie, bo i tak parę razy przeleciało. Późniejszy jest początek. Aha. Proszę. Będę nic za wiele. Taki byłbym pan. Powiedzcie mi, czy po tym fragmencie bardziej skojarzycie? To się aż tak bardzo nie będzie liczyło. Tak, ja wiem, że pisałbym to, myślałem nad tym, jestem debilem, że tego nie wpisałem. Orphan of Flame, motyw z Chronokosa z sierocińca Luki. Bo kurwa, z Soundhound mi się PS1-kowo kojarzył. Te chórki były takie zbyt syntetyczne. Dlatego Martin pisał symfonię, walka ze śmiecią. Pan długo z Chronokos, kurwa powinienem był pisać tego krosa, bo byłem bajny krosa. Wyraziłem swoje serce w tym, nie wytrzymam tego. Ula. To jest Chronokos, to bym od razu. Eba. Lećmy dalej. Ajajaj,
razu ci domyśliłem. Aha. Tutaj miałem problem, żeby to jakoś sensownie uciąć, biorąc pod uwagę, że faktycznie przez cały motyw leci ta charakterystyczna pętla. Motyw tej z dziewiątki. Tak, cool. Dla mnie jest dość charakterystyczny i mówię, nie da się go uciąć tak, żeby ja nie leciał charakterystyczny fragment. Grę wiem, no. Dobra. Szukam ten motyw. O kurwa, widzę, że memujemy z sekwencją. Będę miał 1 i 2, a robiłem po kolei grami, więc będziecie mieli za darmo grę, coś czuję. Zobaczymy. Ej. Tak, to tak. Trochę żeby nie było, musiałem też się sprecyzowanie, bo bardziej mi na to walka z Drakulą. Tak, są dwie walki na to. A walka z Drakulą na koniec gry ma zupełnie inny motyw i nie uznałbym tego, a tak to obaj pod zakupy. Castlevania Symphony of the Night, Dance of Illusions. Miałem też trochę tak, że nie byłem do końca pewien. Aha. I miałem nadzieję, że nie zapytasz mnie o to, żeby sprecyzować. Więc tak troszkę strzelałem, a ja jednak byłem bardziej pewien, że to jest to pierwsze. No nie, jak mi podajesz dwa motywy, no to nie mogę. No wie. Hydro Storm. Dobra, była jedynka, jest dwójka. Tamaro. Jakby... Nie musicie mi tytułu podawać, ale nie. Nie ma moje emocje. Ja może to popala, to bym sobie poprawił. Coś się wypadło? Ja tak. I to się nie przejmował. Jakbyście mi napisali motyw, który się przed pół od własnego zamku też bym uznał. To jest dobry utwór. Jest dobry, ale leci za ale przed pół od własnego zamku. Nie no, mi to tak rucha mi uszy. Wiesz co, to jest tak jak masz Harmony of Dissonance, motyw zamku B. No dobra, ale tam on jest chujowy przy okazji. On przy okazji jest chujowy, więc jest jeszcze gorzej. No. Dobra, 42 już było, tak, 42 już było. Nie bez fajnego. Tam się, nie no jak bez tamu Hydrostorm, przecież tego nie da się tam używać. No jak to się nie da, jak się da? Hydrostorm? Chodzi o tą walkę z Drakulą. Aha, dobra, tak. Okej, to są, dobra, jeszcze to pomysł, dobra. Ta, to, że się decyduje między strefami, to też jest duży problem. No tak, to jest taka prawda. Wyobraź sobie, że wchodzisz do strefy i jest i się cofasz, bo czegoś zapomniałeś. Jest ta cisza z loading screena, wchodzisz na Tak. Dobra. To jest trochę przykre bardziej niż denerwujące dla mnie. Trochę tak, ale... Dobry lub, którego bardzo lubię, ale... Ale niestety niewiele poradzisz. Dobra, lećmy dalej. Tak, Objection 2002, Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All. Tak, czyli pochodnie dwójki, no? Tak. Aha. Nie było to jakieś skomplikowane, trudne i tak dalej. Nie, tego, że wylewa mi się hejtuszami na ścieżkę dźwiękową tej gry. O to nie trudno. No jest taka. Dobra. To nie ma zamiaru być trudne, w którym mówię. Co i zrobi mi jak świat? Jezu. Ej, wydaje mi się, że to jest ta gra. To jest ten moment. Ale...
teraz. Zero. What? Co pisałeś? Final 6 tego. To jest Final 4 Lydia. Final Fantasy 4 Lydia. Tak, ja w ogóle nie pamiętam ten, bo tej postaci z czwórki. To jest bardzo ładny. Ten jest bardzo ładny. Oprócz Cecilia. Znaczy, ja go bardzo lubię też, żeby nie było. I dlatego też go tu wrzuciłem. To już było. Jedziemy! 1.31. Chyba to się powtarza? Może? Puść. Nie. A było wczoraj. Tak, ja to nie tak. No to macie. Jeżeli pamiętacie wczorajszy dzień. Słuchaj, różne rzeczy się działy między... Boże, nie tu. Tutaj ci dałem 20 punktów za poprzednie pytanie. Słuchaj. A na to masz jeden punkt. Mega Man 2 p... 1. Mega Man 1 Mega Man 2 Cześć, co? Witam. Memuję, bo to jest Kiwi. Aha. A to już było... A tego nie było. Bo na co ostatnio Ali, tak? Tak. Znaczy, bo jest teoretycznie mógłby to uznać jako maszynę i wtedy jako właśnie tak, ale domyśliłem się właśnie przez to, że jest ten. Tak. To jest piątka. MM5 Wily w kapsu. Ja już bardzo dobiłem ten utwór, ale soundphone piątki po prostu czas i tak zawsze przeszkadza. Trochę. Trochę odrobinkę. To już było. To już było. A tego nie było. Tak. Z Mega Mana koledzy się aż tak nie wypierdalają. Chyba to jest podero. Tak. Tak, to jest, to są etapy Kinga z Mega Mana and Bass. No zero też nie ukrywam, że zasługuje u mnie na replay wkrótce. Ja się też zastanawiałem nad replayem. Ja sobie replayowałem. Dobra, tego nie było, możemy lecieć. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Mój strzał? Nie decydujesz, że ty to... Nie. Dobrze, to masz punkt. Dokładnie ten sam punkt. Nagrodę dla najlepszego ojca na świecie wygrywa motyw Jacka z Final Fantasy X! Pójdź Jackowi w dupę! Najgorsza postać jebanej kurwa gry. Jakby Sylwia tak napisała, to też bym uznał, bo to leciało chyba tak naprawdę w tych kasenkach, kiedy Jack był w tych sferach. Głównie nie kojarzę, żeby gdziekolwiek indziej leciał. Na każdym razie.
Za każdym razem, jak przypomnę sobie o Jacksie, to mam kogoś, mam ochotę komuś przypierdolić. Jack? Czekajcie, czy to było? Jecht. Nie, tego nie było. Dobra, napiszę. Dobra, tutaj może to wyglądać. Nie jestem pewien, czy... Póki to są nie, nie wiem czy Marcin grał Pokémony, więc staram się ich nie wrzucać. Nie. To jest Pokémon. Tak. A starałem się wrzucać tylko te, co których miałem praktycznie pewność, że chłopaki grali albo bardzo dobrze kojarzą część Civic Center 9. Nie wiem, gra to chyba dobrze, bo też wydać Gra dobrze na tym źle, bo to jest maczy w poczekaniu po prostu. Ty teraz zgadzam się. Nie wiem czemu, ale mi się jakoś mocno kojarzył z Phoenixem. W każdym razie jest to motyw poczekalni z Apollo Justice Attorney. 53 było, 41 nie było. Obaj koledzy bardzo dobrze zgadli, że jest to Gravity Beatles Mega Man X3. Mogłem chyba dać jakiś późniejszy fragment, ale podejrzewam, że mogło być jeszcze łatwiej. No, to nie byłoby raczej jakoś bardzo trudno. Ja bym sobie na pewno zrekonstruował. Dobra. O, Sevik będzie bardzo szczęśliwy. Motyw numer 50 na mojej liście. Let's go. Yep. Nie Marcinowi, jeszcze nie. Jakieś Game Boy Advance. Trochę. Dobrze, że to nie są te pewne instrumenty. Tak. To bardziej opisowa sytuacja. Jest to kłady, czyli jak macie, co tam się zdaje do nich. Tak. Nie mam zastrzeżeń do tej odpowiedzi. Jakbyś na to dostajesz najlepszą formę, też bym ci uznał. Nie, bo to nie począł. Backfire. Okej, nie. Potrzebujemy obiektywnych faktów, a nie backfire opinii. No akurat na wykopki z Mega Man ZX Advent. Mam mało motywów ZX Adventowych, więc obawiam się, że wiele więcej nie oświadczysz. Bardzo im przykro, ale wiedzówka Mega Manowa niestety była wczoraj. Wczoraj? Znaczy niestety. Niestety, niestety. Prawda? 70. Chyba nie było, poprawcie mnie jak się mylę. Przed chwilą się zastanawiałem, czy dać, ale potem...
potem sobie przypomniałem, że ja ten motyw jest fajny, a muzyka z Justice jest chyba mi. Ale hejter jebany. To jest taka examination, są ok. 52 było. O nie. O nie. Oho. O nie. O kurwa. Dawaj, Trials. O nie. No zaraz będziemy mieli nasze własne Trials na tym bilo. Przy którymś motywie zapewnie, bo ja tak dobrze znam tę ścieżkę. Chyba przy Prey. Przy Prey. Chyba tak. No, mówię, zgodziłem się na to, więc mnie to nie boli. Dobra, to był motyw 14. 14 była tu. Ale trudno. Tego nie było, poprawcie mnie jak się mylę. Uznałbym na spokojnie, zwłaszcza takim to udziałem. Taka jest tak udziałem, że to nie może być dobrego wariejstwem. W dużym skrócie, Fink Fate jest to Justice for All, Pulsed Cornet. Jak? Well, ale wiadomo, z której to gry. Tak, jest. Nie powtarza w innych. Tak, tak, tak. Jakby mi napisali Pulsed, ale z jedynki to bym uznał na... Ja bym sobie tego nie uznał na... Nawet biorąc chyba... Biorąc to jest Justice, to ja bym sobie dał minus jeden punkt, jakbym, nie, jakbym to pomylił z innym pentyczem. Znaczy dałbym chyba zero, bo... Musisz wiedzieć, z której to gry. Tak, jest, tak, bo pisząc, że to jest proces z innej gry, oznacza, że nie wiesz, o co chodzi. Tak naprawdę przy punktacji tego typu to jest tak, że nie można dostać punktu za zgadnięcie tytułu, a nie ten. Tak. Jakby to nie jest jakiś quiz sztywny, my rozumiemy... Nie rozumiemy, my rozumiemy za co, jakie jest rozróżnienie i za co jest jeden punkt za zasady. Niektóre motywy były grane w kilku grach i wydaje mi się, że takich w ogóle u siebie nie ma. Pulsed Cornet z jedynki ma inną instrumentację w Present Tribute. Kłóciliśmy się o to na muzycznym, jak byłem u Sylwika. Bo ja twierdziłem, że to może być mylące. Ma perkusję chyba tą samą, która ma zwykły puls trójki, tak się wydaje. A jeżeli utwór powiedzmy z gry 1 leci z gry 4, no to to nie jest utwór z gry 4, tylko utwór z gry 1, bo tam to pochodzi. 24 było. Jeżeli to są te same, to moim zdaniem może to no zajmować. Tak, tak jak Blue Badger byłby zajęty też Investigation. Tak. Po prostu byłyby zajęte obydwie odpowiedzi. A jeżeli rzeczywiście jest inny, tak jak właśnie punkt z jedynki i trójki. Ważne pytanie, to było. Tak. Trial był, to było. Gdzie jestem? Tu jestem. Cześć, Olga. Jo. Halo. Dobra, tego chyba nie było. No tak. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Ja się pomylę. Ja nawet nie jestem pewien, czy gry dobrze. I wyjątkowo to jest to praktycznie od początku lecące. No. Nie, Boże, jest to pierdolny. Tak. Jest, jest. Marcin Budwa. Jeżeli to co to napisałeś, to jest I. Tak. Jest to na Investigations 1, Investigation Core 2009. Yes. W lata nigdy się nie bawię, jeżeli ktoś mi będzie podawał, chyba że
będziemy się czepiać o jakieś pulsuty, nie pulsuty. Ale to też ja uznaję odpowiedzi, gdzie to leci, więc... Znaczy i prowadzę w punktach, bo jestem tym kasztanem po prostu. Jest. Nawet włączając Finala 9, którego powiedzmy nie ogrywałeś, to byś nie prowadził, więc... No. Akurat jestem zdziwiony, że Sebik... Nie wiem, Sebik to rozpoznał. Tak, okay. Jestem to dwa punkty. Będziemy, że nie odpoznasz. Znaczy, przez chwilę miałem problem, ale nie wiem dlaczego. Być dużo większy pan. To było. Tak, to było. Dużo większym panem muzyki. Investigations, no. To było na pewno. Czekaj, było moderator z jedynki? Było chyba. Było. Nawet jeżeli nie, no to... Tego nie było. Tego na 100% nie było i macie raczej punkty. Bardziej jeszcze jest. To jest. Ula. Bardzo mi się rozjechało się to. Rozjechało mi się. Wiem dlaczego. No, ja też wiem dlaczego. To jest. Nie mam pojęcia, Shinji, naprawdę. A! Zobaczmy. Ty kurwa śmierci. To macie na tych przygodach. Bo tutaj przypadnie pisałem połówkę. Aha. Także, bo jak piszę kropką w polskiej wersji, to jako daty iść. Wiecie co? Tak jest. Ja to jak się dobiło, żeby przenosiło do tego? Nie chciałeś na ludzi jakoś? No właśnie. Tylko, że to mi wtedy, Jezu, lekcji informatyki, panie i panowie, bo chodzi mi o to, żeby formułę przyniosło, a z dolarem trzeba było. Chciałbym... Niech to ja. Właśnie tak trzeba. Nie, chcę to dojść tak, bo się zastanawiam, czy to będzie łatwo. Mi się podoba, że to pierwsza partia głupo. Znaczy problem jest też tego typu, że nie będzie gdzieś tej do punkty. Kwestia. Będę po prostu przewijał. Nie możesz sprawdzić, stawić. No nie ma, tak. XDD. To był motyw 9. 57. Tego nie było. Czy już przestaliście oddawać wilki? Tak. O kurwa! Kurwa no, tego. Kopuj tutaj specjalnie w Excelu. A mi to właśnie próbowałem zrobić, tylko musiałbym... Bo ja w tej chwili muszę przewijać listę punktów. I przez to te dwie komórki, w których jest Sebik i Marcin, mi ten... A nie chce mi się co... Edycję punktów tego. Dobrze, zdecydowałem ci, czy taki opis ci wystarczy. Sebika jest ok. Twój opis też jest ok. Nie będę się o to wykłócał. Coś tam kurwa, jakiś gadżet. Great Thief Gadget, coś tam chyba. Reproducing the scene, the gentleman thief's secret weapon. Tak, to jest. Czyli motyw, który leci, jak używamy mojego złodzieja, okej? W Investigation. To film właśnie sobie narysował, no, tutaj w głowie, no. Napisałem, ale że to jest jeden Little Thief i to pisałem, że jakieś dwie symulacje. Po prostu pisałem jedyka skate. A, 57, to teraz podobno 8. Wierzę, że nie uciąłem tego jakoś bardzo chujowo, ale zobaczymy. O, to jest... Tak, okej. Właśnie zastanawiałem się, czy jakby tego początku nie było, tylko... Czy
jakby od tego momentu, to czy z czymś by się nie mogło pomylić? To, bo... ja bym to skojarzył absolutnie. Znaczy to jest literalnie The Day the World Revived, ten fragment. Właśnie dlatego tak, wolałem nie ryzykować. Tak. W każdym razie jest to fragment motywu Lavotta. Znaczy, wydaje mi się, że The Day the World Revived ma trochę więcej pogłosu. Może mieć, trochę inaczej chyba brzmi, ale nie chciałem ryzykować, więc chciałem dać jakiś taki moment, który będzie ten. Uważam, że to jest uczciwe to, co zrobiłeś. Ja w ogóle cały ten motyw bardzo lubię. No, świetnie. Mnie najbardziej przeraża, że ten motyw jest strasznie długi z tego pamiętam. Jest. I on ma 7? Tak. Znaczy... Z pętlą. Znaczy z jedną pętlą, ale no mimo wszystko. To jest tam tak, że większość utworów ma pętlę gdzieś na 1,5 minuty góra. Mm. Więc jeżeli nagle dostajesz utwór, który ma pętlę na 3 z hakiem. Znaczy wiem, że tam to są tak naprawdę jakieś 2 czy 3 mniejsze pętle i potem ten fragment i potem to jest jako jedna duża pętla i w ogóle, ale... To i tak dość dużo. Podobno Mitsuda bardzo mocno pracowała nad tym soundtrackiem. Bardzo mocno. No do tego stopnia, że wypadł się w żodu? Chyba tak. Tak, no. Dlatego Uematsu musiał kończyć za niego. Aha, dobra, lecimy dalej. Może być. Przy czym jak zwykle... Zależnie od soundtracku. Jak to pisać? Nie znam tytułu. Nie. To... Nie musi być tytuł. Dobra, dopiszę jakiś wciąż. Teraz to fajne na tym. Uważam, że Underuse. Nie wiem. Chodź mnie zrobić coś bardzo głupiego. Ja mam wrażenie, że tam gdzie maleć są zawsze. Wcześniej alternatywny post. Może. Tak, jest to alternatywny post. Może tak, ładne tak. Tak, są weponem, dlatego że to gdzie przy walkach tam z tymi posami łukiewki. Tak. No, bardzo super to jest. Albo The Fist Battle, zależnie od wersji są tak. Właśnie, miałem decydować, to jest zwykły motyw bota. Bo to jest zwykły motyw bota i nie mógłbym ci tego uznać. Tak, dlatego się powstrzymałem, bo wiedziałem. To na pewno było. To było. 32, tego nie było. Nie wiem, czy to nie jest powtórka. No tak. Jak moje powtórki, to na myśli, że ten do powtórek, a nie. Tak. Mega Man za Flashman. Zawsze mam strach w takim, bo nie tam jest... Zbyt oczywiste, no. Zbyt oczywiste. Znam uczuć. Musisz być teraz. No. On bez początku. Bardzo długa pętla, to nie? Mega Man Flashman, tak. Aha. Początek też jest dość charakterystyczny, dlatego akurat początek wycinałem tutaj. Przy czym jak widać... dobra, gdzie ja byłem, Jezu? Tutaj. To nie było. Mam wrażenie, że jest wytłumiony względem wiedzowym, jeżeli chodzi o instrumenty. Nie wiem, co to dokładnie. Możesz mi opisać, gdzie to leci. Ja nie wiem, co tak jak skojarzysz. Nawet nie wiem. Rozumiem. Nic nie opiszę. Aha. Ale myślę, że miałem coś takiego pogrzeb. Tak, zagraj, masz punkcik. Nie Serikowi, Macinowi. Nie, czekaj, bo muszę to pisać. Mnichaś? Muszę to pisać. Oj, Michał. To jest Investigation 7. Gra tak. A motyw
No bo on jest taki... Bo to nie jest fast pens, nie? Nie. To jest motyw Jatega Rata. Więc nie dam ci punktu do drugiego Rata. Fajnie. Bo Sejk miał podane, że to jest motyw związany z kręgiem przemytniczym. To się mocno wiąże, wiadomo. No, tak, bo, tak. Bo ja tak razu ścigał jako tak o kręg przemytników i w ogóle, ale no... Nie dałbym sobie poprzedzano, Sejk. Nie jestem w stanie. Nie, to jest tamten też. 12... 12 było... Mi się znowu kojarzyło tylko z tą grą, ale... 54... Tego nie było. Daj mi odpowiedź. Teraz. To jest teraz? To jest Apollo Justice. What? Motyw Aleśno. Aha, okej. Okay. Tam gdzie siedzą ludzie przytrzymywani do czasu ustawiania. Apollo? Tak. Ja? I nie poznałeś tam cyklus, to jest Apollo? Detention Center Interview Tragicomedy. Mi bardzo staroszkolnie. Ma taką nutkę Apollo ekranie. Ma no, takie to... Znaczy te smyczki, tak. Nie, słyszki nie. Chyba mówisz o... dobra, 60 chyba by... Nie, nie była. Dobra, wiem. Jeden, czyli dwa. To jest Grosberg. Martin Grosberg, co to jest za turnieja? Faktycznie, ja znam, że jedę killer z dwójki. Oj, nie, to nie. Zdecydowanie, bardzo mocne, nie? To jest bardzo mocne, twarde, nie? No, nie, Grosberg. Znaczy, może leciało przy rodzinku, wie? Nie, mnie jest opisane jako Grosberg. Tak, znaczy... bo jest Grosberg, bo to leci w jego kancelarii. Aaaa, kurwa. Nie jestem metalem, to już było. Tak, to tak, było. Szala. Aha. Szala la la la. Tak. Tego nie było. Ale gdzieś kurwa przyjdzie. Co myślałeś, że poleci dalej? Tak. Ale kokblok, ja pierdolę. A jakbyś tu dał nutkę, to by ci chyba zajęło. Nie to. Tak. Jest to motyw Zero z Mega Man 01. Tak. On potem by przeleciał ten charakterystyczny. Tak. On by przeleciał. On się dosłownie. A, w tym momencie by się śmiałeś, okej. To jest dosłownie. No. Już chodził. Nope. Tak zwany blueballs.ri. To było 45, to teraz 37 było. 25 nie było. To akurat wie. Prawda? A chuj. Ale gra dobrze, prawda? Pokaż jeszcze raz. Tak, jest dobrze.
Co to kurwa jest? Nie, ja biednie, jeżeli ja... Nie, ja zaraz kurwa będą kapcie rzucane. Takie połączone jest w kolejności, bo ja jestem leniwą szludwą i układałem po kolei grami. Więc gdyby leciały w kolejności, to byłoby łatwiej zgadnąć. Jeżeli to nie jest to... Tak, to jest to. Ten motyw Redar 13. Myślałem, że to jest podchwytliwe, bo tam z początku leciał ten... Tak, tylko pokalion nie jest. Tak, właśnie... Powiem szczerze, ja bardziej motyw Reda kojarzę z tego fragmentu, tego początkowego. A ja właśnie bardziej to kojarzę z Kosmopejona. Dobra, więc on to ten napisał, że Kosmopolitan. Nice, nice. Sevik 1, Martin 2. Kurwa, byłem tak się zadowolony. Przez chwilę, dosłownie. Jop. Kosmopolitan. Tak, pisałem Kosmopolitan. 39, powtóreczka. O, to jest chyba ten problem. Tak, tak, tak. Biorąc pod uwagę, że było wczoraj, a to wiek mu byłem posyłkę. Mega Man The Takes Doom z Late Device. Sofa M podobno. Ja bym się nie odbiję na tym etapie. No, wątpię. Też relatywnie mało pytań zostało do końca. Marcin musiałby dostać 0 chyba z 5, a ja 2 punkty z 5, żebym się odbić móc. 62. Było. A mamy jeszcze 8 pytań do końca? Tak. No to jest niewykonalne. I co gorsza, pytania wcale nie są jakieś bardzo trudne, czego przykładem jest nadchodzące. Chyba. Nie, tak nie było, nie w mojej. Nie, to było, nieważne. Jestem retarded. Powiedzcie mi. To już było. Tak. Tak, to już było. Straight away. Właśnie po straight away kojarzyłem. 56 na pewno było, 43. O kurwa. Domyślacie się zapewne, że nie, to nie jest tak równa jedną odpowiedź, tylko... Tak, tak, tak. Uznałbym dwie odpowiedzi w tym wypadku, biorąc pod uwagę, jaki to motyw, to jest ten motyw X vs. Zero, który leci zarówno w Mega Man X5, jak i w Mega Man X6. Ja napisałem obydwie gry i obydwa ten i yep. Zepsu Zero łamany na Nightmare Zero. Aha. Co to może bo chciałem popleksować. Aha, dobra. 67 było, 34 chyba było, nie było. Wiesz co nie jest pewne? Albo uchwalę, nikt ci będzie. Zasłoniłeś mnie jeszcze palcem trochę. Persona 2 odrobinę mnie skrzywiła od tymi czasy, nie przejmujcie się. Mega Man 4 Brightman. Nie napisało Bright tak, że to B wyglądało jak A. Yep. No i wygląda tak. 27 było, 36 było, 30 nie było. Miej zabawę. O Jezu. Że tak to się nazywało. Nie. Bo mówię, co ten? Nie, to. Bo co sądzę, to inna nazwa tego utworu i nie to zawsze mnie mierdzi. Aha. Słuchajcie, ja wam dopisałem do Batemana na pewno. Hej. Batman to było w
Chodę. Snevikowi daje dwa, bo jeżeli mnie pamięć nie myli, to się tak nazywa. Tak. To jest ten motyw, który leci dobrze za Zanarkand. Okej. The Fleeting Dream. Znaczy, bo sam motyw za Zanarkand to jest to, też nie to, co leci w Katzence na początku i to jest trochę... Znaczy, siłą rzeczy sporo motywów dziesiątek dla mnie ma dokładnie ten, jakąś bazę i na podstawie tego masz różne wariacje. A? Tam potem był ten moment, który w Steki Dona leci. Tak. Someday the Dream Will End się chyba nazywa? Chyba tak. Tak mi się wydaje. A Fleeting Dream to jest też druga nazwa. Aha. Dobra, to była 37. Była. Trójka. Nie wiem. Ale równe zawody są, bardzo są wyrównane. Oczywiście. Mimo wszystko. Okej. Chyba źle uciekłem. Odrobinę. Tak? Tak. Motyw walki z botem sama piota. Pamiętaj, że prawdopodobnie utwój. Dlatego jest to poczekałem. Znaczy nawet gdybyś nie puścił tych ostatnich dźwięków, to bym wiedział. Aha. 26 było. Chrono Cross Boss Battle, tak jakby tak, się słyszał. Tego nie było, ale raczej będzie zgadywable. Widzicie, nie jestem złym człowiekiem, daję rzeczy, które można zgadnąć. Ja to przecież kepka, tak. Motyw kepki z Final Fantasy. Tak się... Mam wrażenie, że mam zero bardzo niewielu miejsca. A ty Marcin ma jeszcze mniej. A ja ci nie powiem których, bo mi się sekwencja rozjebała. Szufla niewiele by zmieniła. Znaczy ja mam wpisane wszystko. Aha. Dobra, byliśmy... Więc wie, tylko już nie będziemy się pieprzyć z tym, żeby to zawsze ładnie. Tak. Autory. Dobra. Ha, ha, ha. Słuchaj się lepiej. O! Tak, wiem! Kurwa, jak mnie odda. Dobra, nie będę cudował. Tak. Ale jakby nie puścić tej końcówki, o Jezu, o Jezu. Tak. On się, Golbet Clad in Dark, czy po prostu Golbet? Clad in Dark. Tak, to jest to, co wyśmiałem. Chyba sama końcówka nie tak powiedziała. No, ale wiesz co, ja już zacząłem tutaj powoli tak próbować odtwarzać. Kurwa. Ale w sensie kojarzyłeś to utwór? Tak. Ale cała reszta. Znaczy ja mówię, wiedziałem gdzie dzwoni mniej więcej. Aha. Dlatego, że to nigdzie nie dzwoni, bo tak końcówka. Dlatego rzuciłem zeszytem, bo to było takie, że to kurwa wiem, ale nie wiem. Ej, dobra, lecimy dalej. Teraz mamy... Zostały trzy chyba. Dwa. Ja 79. No to 71 jest. 71, jest nie 71. Nie. No tak jak ja już ci nie wyprzedzę, ale... Ale lećmy dalej. Tak, zobaczymy jak blisko mogę być. Kurwa, nie wiem czy dobrze to nazwa, ale... Nie jestem podpierdolony, prawda? Ja też. Też nie, prawda? Praktycznie tak. Nie wiem, czy ich się elementalami nazywało, ale to jest motyw walki z czterema findami z Final Fantasy. Tak. Dobra. Więc łatwiutko. Zastanawiam się, bo ja mam wrażenie, jak odsłuchuję tego soundtracku, że
Czwórka ma na tyle charakterystyczny samochód, że nie da się jej szybko pomylić. Wiesz co, mam wrażenie, że to te trąbki. Znaczy nie, jakoś tak... Na... Tak. Nawet nie tyle, że wiesz, że instrumenty, tylko że soundfont jest na tyle rozróżniany. Być może i tak być. Tak, ja mam 110, Marcin ma 18. Tak. Jak skończymy, biorąc pod uwagę, że jesteśmy bardzo blisko, to przewinę do góry. Ale to nam dwa do końca. Aha. A dobra, 44 było. Bo sprawia im niezgrywanie. 29. Nie potrzebujemy za dużo czasu. Jak wiemy, to nie wiemy. Co? Paulo Coelho. Chyba nawet widzę, że dwa pytania były jeszcze. Wiemy, to nie wiemy, kurwa. Dobra. Pozdro, czwarte melo, mordo. Pytanie numer 70. Nie wiemy, to nie Nie jestem przekonany. Nie. Nie. Nie no, serio. Marcin? Ja strzelam. Znaczy ja ci jeszcze to doprecyzuję, jak chcesz. Okej. Okay. Jak chcesz, to jeszcze doprecyzuję. Znaczy Marcinowi daje punkt. Tobie wstępnie daje punkt. Gdzie to leci? Gdzie to leci? Jezu, wiem! Gdzie to leci? No to jest... Ja mogę czekać, ja mogę się to powiedzieć? Mów. Znaczy, mogę dopisać? Nie, dopisz. Bo Stewik mnie w tej chwili jebie w dupę. Znaczy... Nawet w opisu, który wziąłem na wiki, to nie jest okay, to. Okej, po prostu... Wydaje mi się, że ja słuchałem tego motywu dosłownie w niedzielę i pod tym tytułem. To nie jest precyzowane, kolego. Dobra, daj mi ten punkt już, spierdolę. Bo... Czekaj, puszczę to. Bo... To nie jest to. To jest Decisive Battle. Motyw walki z Jevonem konkretnie. Tak. A, okej, okay, dobra, fajnie. To jest Decisive Battle. Tak. Się jebią te. Właśnie dlatego byłem pewien, że mnie jebiesz w tej chwili. Fair. Bo widziałem tę nazwę motywu, pewnie jak go odsłuchiwałem jako Decisive Battle. To jest faktycznie jeden ciąg walk, zdaję sobie z tego sprawę, ale motywy są zupełnie różne. Aha. Ale to jest praktycznie Final Boss Team? Praktycznie tak. Ale ten Final Boss Team nie zaliczył. Bo... Napisałeś walka po Jekcie. No bo to, no a to nie jest ta walka po Jekcie bezpośrednio to jest Contest of the Aeons i to jest walka... Dlatego pojebało, okej! A walka z Jevonem jest taka oddzielna walka z oddzielnym boss teamem. Okej, to już wiem dlaczego mi się popierdoliło. Jak, powiem tak, ale... gdyś mi po prostu napisał Final Battle bez czegokolwiek innego, bym ci musiał to uznać. Ale jak mi nie napisałeś, że Final Battle, walka z Aeonami po Jekcie, znaczy nie napisałeś, że z Aeonami, ale po Jekcie, ja wiem, nie mam wała. Tak. Dlatego mi się pomieszało. Chciałem powiedzieć coś, ale to mogło być, tak już sobie zespoilerować, w sumie dzisiaj, że ja pierdolę, ale... czy to nie jest tak, że z samej Ujebony jeszcze się napierdalamy? No tak, ale to nie jest ten motyw. No to nie jest ten motyw. Okej, okay, ja myślałem, motyw walki z Jevonem jest inny i to jest ten, który puszczałem. Tak, i myślałem, że ten motyw, który napisałem, leci przez cały ten ciąg. Okay, nie. Dobra. Okay. No właśnie, właśnie mówię, to. Zdało mi się te kolejne. Nie wiem, fajnie noszałem. Nie noszałem do rzeka, to byłem pierdolę, tak grałem z tym mocy. Tak to widzę, po tamtej walce, na wykonanie walki, to jest inny, dlaczego to nie. Dlatego ja jestem na... Faktycznie, dobra, to tam nie jest nawet podobno, moim zdaniem. Nie jest to podobno. Ale mi się zlały. Tak, mi się zlały. Odpowiedź jest Sylwia taka, że to co jest... Pytanie quizowe było o ten, o... Samą ostatnią walkę w grze jakby. Tak. Nie tą, która jest po ostatniej przegrywalnej walce, tylko ostatnią.
Czyli i to bardziej już efektywnie zabijamy ostatniego bossa. Tak, tak, tak. Mm. Sorry, ja namieszałem, bo mi się zlały po prostu te sytuacje i te motywy w jeden. Chowanie, czyli spreszczę, tak. To było. I ostatni. Plastik. Bardzo stworzył, czy damy sobie i tobie się nie też. Nie wiem, o czym mówić. Tam widzę. To ma różne tytuły. Jest prawda. Tak. No zaliczę ci. Nie jest 100% precyzyjne, ale zaliczę. Ale przecież tak to się nazywało chyba, nie? To jest Dream of the Shadows dokładnie. Ale rzecz w sensie sama jakby mapa świata tak się chyba nazywała w tej grze. Tak, tak, tak. To leci na mapie świata. Jeżeli tak, to... No i tak i się chyba tak się odpisanie nazywa, że to jest Homeworld i Another World? To się nazywa Dream of the Shore, nie Another World. Dobra, ale ja nie mówię o tytule. A w grze to tak. No bo ja jak się nazywa, więc chyba mówisz o tytule. Nie, że w grze, bo masz w grze oznaczenie, że masz Homeworld. Tak. No tak, tak, to rozumiem. Tak. I jeżeli tak, to jeszcze jako motyw Another World, no to faktycznie tak. To jest motyw Another World, tego głównego kontynentu. Tak, głównej wyspy. Znaczy, no faktycznie zawsze jak wyląd... Nie zawsze, bo w pewnym momencie masz ten, jak wylądujesz, to masz ten motyw płynięcia łódką. Tak, to jest chronokrotne Another World. Na wyspach nie wiem, czy jak lądujesz, czy nie leci ci tak. Na samych wyspach tak, ale na głównej wyspie... Leci ci to, tak. W Home jest Times Grasslands? Nie pamiętam dokładnie nazwy, bo to jest jeden z klasycznych, są tak gdzie miałem dwie różne wersje. Homeworld jest taki bardziej upbeat. Aha. Pa. To jest Times Grassland. I jak połowa motywów Spiosna ma wpleciony motyw główny Stone Tigera. Ma. Także po 71 pytaniach. Brawo! Marcin 122,5 punkta, Sevik 113 punktów. Brawo! Marcin to jest gigantyczny szef. Prawda? To jest wynik tak, jakbyś miał 61 odpowiedzi na 2 punkty z 71. To jest dużo. Jakby what the heck! Dużo, no? What the fuck, man! Jest absolutnie crack. Dlatego właśnie, że jak głównie są traki, słucham na co dzień. Ja nie mam całościowo, więc na przykład te motywy właśnie z Ektatornajów niektóre mi się jebią. Giamonian. Hello. I kilka gier, które po prostu muszę zreplayować. FF9. ale jestem się zadowolony generalnie, bo to co... Michał, masz dużo punktów też. To co miałem kojarzyć, to kojarzyłem. Ja jestem trochę niezadowolony, bo miałem wrażenie, że mogłem dorzucić jeszcze parę gier, które mi kompletnie nie przychodziły do głowy i dlatego ich nie ma. Mm. A że pewnie w nie graliście i mogłem coś dorzucić, na pewno mogłem Xioma dorzucić, pewnie więcej kasywanie jakieś mogłem dorzucić, tylko nie pamiętałem za cholerę, w której ty grałeś. Zim Gusi. Nie no, kamal, motyw z ligi. Dawałem na swoim quizie, dałem chyba z dwa. Był Dominion bodajże z twojej strony na jakimś quizie? Odcina był w topce. Z one-shota nie chciałem dawać, bo Marcin chyba nie grał w one-shota, czy grałeś? Grałem, ale nie kojarzę w ogóle muzyki z tego, Z Ghostika nie chciałem dawać, bo to jest kazus, że uczestnicy musieliby mnie faktykować. Bo ja nie pamiętam, gdzie są motywy w Ghostiku. Mm. Kojarzę, że one są z Ghostika, ale nie kojarzę, gdzie są. Więc... Tak samo z Okami. Mógłby, ale w ogóle nie kojarzę gry, więc musieliby faktykować. Zresztą z Finala 9 też wybrałem te, których jestem w 100% pewien, gdzie lecą. Na pewno mógłbyś dać jeden z twoich kodena, bo jestem pewien, że jeden przynajmniej ich kojarzę. Pewnie nie. Network. A, to kojarzyłbym. Ale nie wiem, czy by powiedział, że to jest... Dwójki, nie? Tak. Nie wiem, czy by na pewno powiedział, że to jest to. Mógłbym dać Yoshi cały. Tak? Chcesz pogadać? Pogadajmy wy. Pogadajmy z moim kapciem. Najgorsze jest to, że on ma kapcie na nowy, jestem w zasięgu. Ja spójrz na mój zeszyt w tym momencie. Nie, to jest tak. Spójrz na mój zeszyt teraz. No ja. Cześć.
Nie wiem, gdzie, nie, gdzie zostawiłeś plecak. Nie no, jestem pozytywnie zaskoczony poziomem, ja? Powiem szczerze. Akurat muzyczny byłem pewien, że będę, że pójdzie mi dużo lepiej niż wiedzówka. Znaczy, powiem szczerze, starałem się nie wbijać jakichś bardzo rzeczy, które są obskurne i żeby były specjalnie takie na udupianie. Miałem parę takich pytań, gdzie starałem się wycinać tak, żeby nie było oczywiste. Najwięcej chyba potraciliście mimo wszystko na tych, na jakichś Mega Manach za RZX-ach. Wiesz co, ja jakbym wszystkie finale miał dobrze, to bym pewnie wygrał. Macie jeszcze cyfrowe wyniki Malcina 4, to be fair. Będąc tym człowiekiem, można mieć jakieś 70% i mieć... Można mieć 70%? Nie, co ja pytam. Poczekaj, nie, można mieć 42 punkty? No to pewnie można mieć 70% i mieć cyfrowy wynik. To nie jest IQ. Nie no, nasze IQ jest wyższe, o co chodzi? Nie jakieś. Nie. No tak, 19,5. I mean. Słuchaj, jeden z twoich wyników to 1 stycznia, więc nie jest, no. Proszę nie kwestionować, błagam. Nie, znowu to nie jest IQ. Nasze IQ jest dużo wyższe, jak już mówiłem. Tak. Więc proszę się tym nie przejmować. No bo chyba kończymy na dzisiaj, co? To... Coś jeszcze w tym tygodniu na pewno wykombinujemy, jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno będzie. Będziemy dawać. Marcin się odkuł za kręgle. No tak jest. Bo kręgle były dziwne. Maciej się odkuł za kręgle. Maciej. Tu nie słychać, w których nikt nie grał. Nie. Maciej przegrał kręgle. Marcin wygrał quizy. Marcin specjalnie był pod aliasem, żeby nie wyszło, że mu idzie, nie tak? Dobra, czekajcie, nie, teraz w tym momencie jest Marcin. Cześć, to ja Maciej! O Jezu. Cześć, to ja Maciej, ale... rozpierdala dom. Maciej, Maciej rozpierdalasz, no. Kubaczek. O kurwa. Jak to kurwa, jaką siłę to musiałem kopnąć, what the fuck? On nie stał gdzieś po prostu? No stał, tylko obok. Jaką siłę to musiałem kopnąć? Żeby łóżko odłamać. Rozumiecie to? No to jutro wizyta w Pepko. No. Nie no, oczywiście, że cię odpukuję ten kubek. Kolejny wycik z Mega Mana na żywo. Nie wpadliśmy na ten... Jest to dobry pomysł. Czemu się chyba złożyć specjalne podziękowania? Musimy bardzo poważnie rozważyć taką ewentualność. Osobiście podziękowałbym osobie, która wpadła na taki pomysł, ale może nie na tym streamie. Actually, wyścig z The Gaia. Okej, okay. Czyli jedna osoba go ukończy, a dwie pozostałe będą patrzeć. To jest dobry wyścig. Ja nawet nie kwestię, że ja bym go skończył po prostu, a oni nie. No, ja nigdy nie przeszedłem The Gaia. No. Ja też nie. Jakby co takie gry, nie mógłbym powiedzieć z 99% pewnością, że wyścig bym wygrał na przykład pierwsze Mario, X6. O, to zdecydowanie. No. X6 na pewno. The Gaia. Wyścig dla... Nie, z... O nie. Z... Z Boshiego. Nope. Z X6 to mielibyście szansę, jakbym dotarł do Nightmare Mother i stwierdził, że ja pierdolę tę chujową grę. Yep. Kto z was przeszedł Boshiego? Michał, nie speedrunował byś tego. Tewik przeszedł Boshiego, tak. Ja mu partnerowałem. No przestań, przychodziłeś mi, bo tu w Sonika przyszedłem. Ja razem z wami przychodziłem też Boshiego. Tak? No może nie wiem, czy na graniu w sumie przychodziłem akurat. Ale chyba go nie przeszliśmy. Chyba nie, graliśmy go. Graliśmy nie chyba razem. Tak, we trzech graliśmy, ale nie przeszliśmy go. Tak. Ale po prostu nie wiem, czy tam jedna. Tu, czytamen. Mega Man BNDF, nie żebym miał dom na... A nie żebyśmy mieli resztki godności do siebie. Czemu właśnie pojechałeś jakiejś dużej grupce naszych widzów? Nie, to jest inna sytuacja, bo ja teraz wiem, a wtedy nie wiedziałem. Okropne było. Nie ma dowodów na to, że Michał wiedział. Bulipe. Weźcie! I chyba wyłączamy tego streama, pomawiają mnie. No, szkalują, nas nie można. Rozważymy pewne konkretne propozycje, które padły pod koniec streama do kontentu przyszłego. Wow, bardziej maska się nie dało.
Przemyślimy ten pomysł. Jesteśmy prawdziwymi gamerami. jeszcze nie. Szanowni Państwo. Jesus. Jeszcze nie wiemy kiedy, ale coś na pewno będzie, damy odpowiednio wcześniej znać na Discordzie, to na pewno. I jeżeli się nic nie zmieni, to pewnie też będzie u mnie, bo jesteśmy leniwymi śluzami i nie chce nam się bawić w ten, w przelogowywanie. Potwierdzone info. Chyba na dziś to było chyba na tyle. Graj dla was! Shinji. Sowety! I Maciej. Trzyma. Zwany też Marcinem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.